The music industry is lying to you. It is telling you that you are excited. And you are excited. And you are excited. Or rather, you have confused excitement with the fear of missing out. Which is understandable, as these two feelings are very closely related. Focusing as they do on the heart and the groin, and ending in a bloody mess, pregnancy tests and too little sleep. A survey says that shouting inanities in a regional accent is valuable to culture. Look at EastEnders, Soccer AM, or the Queen's Speech. A survey says paedophiles run the BBC, but look at the alternatives. Drowning men clutching at straws through their bell-end helmets. Sad woman dreaming of being owned by them. Their children, eventual despoilers of high streets, clad head to toe in menstrual blood. Screaming sexual insults into bedroom mirrors in the sad belief it will empower them. And it will empower them. And it will empower them. At least that's what it says on my cereal packet. That's what it says on my receipt from the Apple Store. Good Lord. Identify the bloodied bodies of my loved ones. They were killed whilst watching a new television show on the MTV network. One where Kim Kardashian is chased through woodland by a giant bear wearing a mask which carries the visage of recently deceased film director Michael Winner. The bear has apparently not qualified for a workplace pension and is angry with Daniel Day-Lewis for what he perceives to be the relative lack of action in There Will Be Blood, which he otherwise enjoyed but found a little precious for his taste. Anyway, after 20 minutes of panicked running around, intercut with interviews with friends and other celebrities, the production team behind the show all simultaneously come to the same horrifying conclusion. They have wasted the precious gift of life which has been given to them by science. They start attacking themselves with the nearest available objects, breaking off camera tripods to ram them bloodily into each other's eyes, climbing up the highest branches of trees to fall face down onto the pulsing earth, the whole time shrieking and screaming with the sudden primal vigor of lost souls who have forgotten language and seem intent on shouting their black hearts from their grey and semi-erect chests. Quite. They face the pigs. They face the pigs they were. They face the pigs. They face the pigs they were. Anyway, my family members, otherwise enjoying a restful Sunday afternoon spent basking in the Christian lie of a benevolent and loving God, witness this horror through the prism of their television set. Concentrated howl of psychic and bloodied anguish, which is utterly enveloped the unlikely woodland scene, is transmitted directly into the heart of our living room. And advanced from the screen and into their eyes and their hearts and their minds and their tits and their bits. Advanced from the screen and into their eyes and their hearts and their minds and their tits and their bits. Advanced from the screen and into their eyes and their hearts and their minds and their tits and their bits. Advanced from the screen and into their eyes and their hearts and their minds and their tits and their bits. Advanced from the screen and into their eyes and their hearts and their minds and their tits and their bits. Advanced from the screen and into their eyes and their hearts and their minds and their tits and their bits. Sobs. Echo. Destination!
Halo, jestem, działam, witam, dzień dobry! Dzień dobry, dzień dobry, już wszystko działa. Mamy czasem takie dziwne akcje, kurde, jak z Magdą dzielimy kompa, to czasami to są pewne programy, które... O, kolejny subek. No to dobra, jednego ci ośpiewamy dzięki temu. To niektóre programy się blokują, jak gdyby wyłącznie dla jednego konta i później trzeba je wywalać z procesów i odpalać jeszcze raz na świeżo na drugim. Destination Armageddon. Dziękuję ślicznie. No i teraz po kolei dziękuję Mal, dziękuję Saber, dziękuję Max. Dziękuję, dziękuję. Witam ponownie w gronie subskrybentów. Dziękuję, dziękuję. Cześć, Kaftanku. O 18:00? Kurde, wiesz co, nie wiem o której. Znajomi się zapowiadali na wieczór. Ja nie wiem, czy oni w końcu przyjdą, czy nie. Jeśli nie przyjdą, to może. No a jeśli przyjdą, to nie ma opcji, ale to zaraz, wiesz co, ogarnę i dam ci znać. To była? Czy ja w ogóle próbowałem koopa w Genshinie? Nie, nie próbowałem jeszcze. Nie miałem okazji. Także jak ktoś będzie coś tam chciał, to być może. Może coś dzisiaj spróbujemy. Słuchajcie, ja w ogóle jeszcze nie postanowiłem, że my dzisiaj gramy w Genshin'a. Ja na razie odpaliłem streama i miałem zamiar się zastanowić, w co ja chcę w ogóle dzisiaj pograć. Jeśli bardzo chcecie w Genshin'a, spoko, może być Genshin, bo ja i tak sporo czasu w to palę. Dobrze, Kaftanku, to ci skrobnę zaraz, jak się coś dowiem. Zaraz będę pisał i zaraz będę ogarniał. Nie. 30, to jestem na chyba 27. Tiruriru, zapomniałem odpisać, bo wyżej było pytane. Wczoraj w ogóle nie grałem w kontrola na NVIDIA. Wczoraj odpaliłem demko takiej gierki Model Builder. Taka polska, prosta giereczka. W sumie całkiem spoko się przy tym bawiłem, natomiast kontrola wczoraj na NVIDIA nie było, także nic nie zostało tutaj stracone. Nie mam chyba na konsoli zainstalowanego w ogóle kontrola. A nie chcę mi się teraz ogarniać wszystkiego z PC-tem. Nie, już zostawmy tego kontrola na NVIDIA, bo tam już zaczęliśmy, to tam część ludzi być może chce oglądać dalej, a tu nie będę teraz przerzucał. Szczególnie, że coś takiego bardziej do właśnie pogadania z czatem bym sobie dzisiaj pogierzył. To co, Genshinka, tak? No ja widzę, że dużo ludzi się upomina, a mi to wcale nie przeszkadza, więc spoko, pogramy sobie dzisiaj w Genshina. Tak jak mówię, ja jestem na chyba 27 levelu. Wypadł mi Venti dzisiaj. Foksiu, zaraz ci się będzie wyświetlał w narożniczku, nie? Zaczyna się od 700, tyle ci mogę powiedzieć. No, Warhard, dokładnie. Jest z tym spory problem. I to w sumie, wiesz, no, to nie jest coś, czego nie można przewidzieć, natomiast ja zwykle zapominam sprawdzić takich rzeczy przed odpaleniem streama, a później wychodzi tak, jak wychodzi. No ale nic, z czym się nie można uwinąć w 15 sekund. Tylko ja właściwie, Foksiu, nie wiem do końca jeszcze, co tam można ciekawego robić na koopiku. Co tu możemy sobie porobić takiego, żeby to miało sens? Bo ja w ogóle unikałem koopa do tej pory, bo słyszałem cały czas jedno narzekanie, że tylko host właściwie dostaje jakieś sensowne nagrody. No i pozostaje wierzyć w to, że być może z tym update'em 1.1, który ma wyjść na początku listopada, coś się z tym koopem ruszy. Bo zdaje się, że już na ten 1.1 mają dodać aktywności dla 8 graczy. Byłby trochę przypał, gdyby 8 graczy łupało jakiegoś super bossa, a później tylko host dostawał nagrody. To byłoby słabe. Achievki są. O, to spoko. To też już jest coś do odhaczenia.
spoko, oni już mają rozpisane 3 duże aktualizacje aż do końca chyba stycznia, albo nawet lutego, nie pamiętam do końca. W każdym razie no content będzie się stopniowo pojawiał i pozostaje wierzyć też, że będą usprawniać te wszystkie podstawowe swoje tryby. Czemu ja tu prawie umieram? Co tu się stało? Czemu ja w ogóle nie żyję większością postaci? Co się... Czekajcie, on tu się... Co tu się dzieje? Dobra. Coś się chyba zmuliło na starcie mocno. Jak ja jestem wybity prawie, że... I co tu się wydarzyło? Nowy mailik. Poproszę moje piękne rzeczy. Stóweczka, cyk. 200, cyk. Dobra, Foxiu zaakceptowany. Tak, będziesz mógł z iPada raczej dołączyć. W sensie na playaku na szczęście nie ma problemów z crossplayem, są tylko z cross-save'em, co mnie strasznie wkurza, bo ja bym sobie chętnie pograł na PC-cie dla odmiany czasem, albo właśnie na komórce sobie wyłączył, albo na Switchu, jak to już w końcu wyjdzie na Switcha. No to kurde, będę zablokowany na playaku. Można mieć nadzieję, że to się zmieni z czasem i że dodadzą również cross-save'a z playem, ale... No to wszystko po stronie Sony leży, nie? Dobra, bo się nie do końca pewnie czuję i nie do końca w ogóle właściwie wiem, co ja robię. A, no bo ja mam World Level 2. To się dostaje jakoś zaraz... Ja właściwie nie do końca wiem, jakie są konkretne wymagania, żeby podnieść poziom świata. To znaczy... To znaczy, wiem, że trzeba mieć 25 level wbity, ale co jeszcze? A questa trzeba zrobić, okej. Okay. Ale super gierka, co to? A, słuchaj, takie tutaj artystyczne złoto, spodoba ci się. Ej, nie no, wizualnie wygląda naprawdę w porze, moim zdaniem. Dobra, słuchajcie, wybierzmy sobie, co my dzisiaj będziemy robić, bo tu mam questik na 29 level, którego jeszcze nie mam. Ja jestem u progu 28 dopiero, więc musimy sobie porobić jakieś inne pierdoły. Tu był jakiś plate do znalezienia, właściwie możemy za tym popłynąć gdzieś tam w świat. Czy mi się to w ogóle pokaże na mapie? Jak ty masz 40 level? Nie, no Ascension się robi. Wchodzisz sobie w atrybuty, dobijasz do 20 levelu i masz Ascent, tak jak ja mam teraz Ascent na kolejną gwiazdkę. Jak masz pierwszą gwiazdkę, to możesz levelować postać do 40, jak masz drugą gwiazdkę, to do 50, a później jeszcze nie wiem, bo jeszcze tego nie zrobiłem. A żeby mieć surowce do Ascension głównego bohatera, to musisz mieć odpowiedniego Adventure Ranka wbitego i wtedy sobie lecisz do gildii. Zresztą mogę polecić, mam jakąś nagrodę do odebrania. I tam będziesz miał chyba, już nie pamiętam na którym poziomie, ale będziesz miał do odbioru. Chrupkowa, ja nawet wcale jakoś szczególnie dużo nie gram. No obczaj, co się dzieje na tym, na Discordzie, tam już świry powybijały do 30 levelu, mimo że zaczęli grać dużo później. Ja się z nich kurczę śmiałem, że ja sobie na konsoli ściągnąłem gierkę w 5 minut, a oni ściągają drugi dzień na PC-cie, bo tak niestety ten launcher wyglądał na początku, właściwie dalej chyba nie jest zbyt dobrze. A tymczasem już mnie wszyscy przegonili, nie? Nie działa komenda Discord, aż dziwne. Zobaczmy, co się stało. Może będę mógł wywołać z Stream Decka. Komendy Discord. Otóż nie. Otóż nie działa. Ale jak chcesz wejść, to discord.gg/ctsg i trafisz do nas. Ewentualnie pewnie pod streamem też jest link.
Dobra, no i tu sobie klejmuję te moje nagrody za level. I za 27 dostaję taki od zestawik, który jest całkiem w porze, jak widać. Mr. Planner, dziękuję, dziękuję ślicznie. Pół roczku w gronie subskrybentów, jak miło. Dziękuję, dziękuję. Destination Armageddon. Dzięki wielkiej, witam po raz 6 w gronie subów. Dziękuję, dziękuję bardzo. No i takie są nagrody za 27 level. A jakbym ci miał wrócić, zaraz zobaczymy, za co były te najważniejsze na początku. To nie. O, to na 15 levelu pozwala ci po raz pierwszy zrobić Ascension głównego bohatera. Inne postaci mają inne przedmioty potrzebne do Ascension i to są głównie rzeczy, które możesz sobie bez problemu wyfarmić na jakichś tam bosikach albo u tej pani kupić. Jak do tej pani sobie idziesz, to masz milionową walutę w tej grze, która się wyświetla teraz w prawym górnym narożniku i właściwie nie do końca... To są chyba środowiskowe waluty. Już nie pamiętam, za co się je dostaje, ale jak widać, mam tego całkiem sporo. Dobra, podleczmy te moje party, bo tu się, kurde, dziwne rzeczy podziały, jak mnie nie było. Żry jajecznicę, dobrze. Dobra, będą żyć. W ogóle to dosłownie chwilę przed streamem zmieniłem sobie na Ventiego, bo w końcu mi wypadł. Doczytałem też do końca, więc może część z was nie wie, więc o tym opowiem. Ventiego, jak chcecie sobie wylosować, no to używacie sobie tego Wisha. I on, wiadomo, kosztuje tam 160 shardów, jak każdy inny. I to, że co 10 losowań właściwie masz czterogwiazdkowy item, to wiadomo. Natomiast maksymalnie co 90 losowań masz pięciogwiazdkową rzecz. I na tym Wishu 50% szans, że ta pierwsza pięciogwiazdkowa to będzie Venti, albo 100% szans, że druga pięciogwiazdkowa to będzie Venti. Co? Jakiego beginner rola? Co ja jeszcze mam? Aha, faktycznie, bo mi z czegoś wypadły. A, nie wypadły, tylko kupiłem sobie... A? Kupiłem sobie za którąś z tych walut za duplikaty. Nie tą trudniejszą tam do zdobycia, tylko ten Stardust chyba? Cześć Azyla, fenomen, nie nazwałbym chyba tego do końca jeszcze fenomenem, ale gierka jest darmowa, wygląda bardzo, bardzo fajnie i nie jest aż tak straszna, jeśli chodzi o mikropłatności, jak wszyscy twierdzą. Jest naprawdę okej. Okay. Co notujesz? Aha, wiadomo, jak będziesz chciała Ventiego rolować, tak? Dobra, właściwie to sobie możemy wykorzystać te wisze. O, no i... Trzask dupy na czat. O Boże, och, czuję wasz ból w tym momencie. Czuję go po prostu, aż mi się w głowie zakręciło. Dokładnie, streamer dropy mamy. Za cheaty. O kurde. Czym Mona wali? To jest elektryczna postać? To teraz tak. No teraz dwa śmieciuchy, oczywiście nic ciekawego nie dostaję. Jezu, się spłakałem z tego. O, nie wierzę, poryczałem się, słuchajcie. Fiolet! Przepraszam.
Przepraszam, naprawdę mi głupio. Co się dzieje? A, Aneta mi chyba wypięło. Wywaliło mnie za cheaty pewnie. Tak. Jesus, dobra, czekajcie, bo konsola, widzę, sobie odpięła necika. Zaraz zobaczymy, co się dzieje. Faktycznie, ty, jak mnie wywaliło za to, że myślą, że mam cheaty. Subik, jak miło! Dziękuję, dziękuję ślicznie! Destination Armageddon! Dziękuję, dziękuję, Barbie, witam w gronie subskrybentów po raz pierwszy, bardzo miło. Dziękuję, dziękuję. O Jezu, ja się zryczałem dosłownie z tego, słuchajcie. A co jeśli mnie wywaliło teraz do logowania, wrócę i cofnie mi cały ten progres, nie będę miał nic z tego, co wydropiłem? Wtedy się... Czekajcie, co się dzieje? Dobrze, jest bezpiecznie. A, Mona jest Frościkiem. Dobrze, bo mi bardzo często brakowało Frosta i cały czas leciałem na tym... KI. Jakiego typu to jest gierka? To jest gierka eksploracyjna. Wyobraź sobie MMO, RPG, które nie jest MMO, bo jesteś w świecie sama. Co prawda są tutaj tryby, które pozwalają na łączenie się z innymi graczami i zabawę gdzieś tam w duecie, czy nawet chyba w 4 osoby maksymalnie, ale te tryby nie są jeszcze zbyt fajnie dopracowane w tej gierce i trzeba będzie poczekać, zanim w ogóle będzie sens robienia tego. Także masz całkiem spory świat, który jest bardzo różnorodny, jest masa rzeczy w nim poukrywana, są bardzo fajne takie zagadki środowiskowe i zbierasz sobie bohaterów, nie? I to jest trochę problematyczne. To jest trochę problematyczna rzecz, ponieważ za różne osiągnięcia w tym świecie zdobywasz taką specjalną walutę. Walutę, którą możesz sobie również po prostu kupić w sklepie. I to jakbyś... no dobra, tuż obok mnie, tutaj, jest 249. To jest 249 tej właśnie waluty, którą się używa na losowanie bohaterów. I... No powiedzmy, chcę sobie kupić takiego Wisha, nie? Za tą walutę. I wydaję sobie 160 fragmentów. I wypada mi śmieć jakiś niebieski. I jakaś broń. Ale jest szansa, że wypadnie ci z tego bohater. I ci bohaterowie też mają swoje gwiazdki, nie? Nie opłaca się co? Nie opłaca się kupować? Nie, no... Aha! Że nie opłaca się, że 10 teraz? Nie, to nie jest prawda. To jest chyba błędne zrozumienie systemu, w jakim to działa. Pozwólcie, że wyjaśnię. Masa ludzi mówi, że lepiej jest brać 10 wishy, bo wtedy masz jeden gwarantowany. To jest prawda, natomiast jeśli bierzesz 10 pojedynczych wishy, to też masz gwarancję, że pośród nich będzie jeden czterogwiazdkowy. To jest zresztą napisane tutaj, że masz gwarancję, że maksymalnie co 10 wydanych wishy wypadnie ci czterogwiazdkówka. Możesz sobie po prostu kupić 10 pojedynczych i na bank wśród nich będzie jedna czterogwiazdkówka. To, że kupujesz zestaw, to jest takie po prostu przyspieszenie dla ciebie, żeby nie siedzieć w tym sklepie 100 lat, nie? To się nazywa chyba fachowo pity counterem w takich systemach. Dobra, słuchajcie, musimy się zastanowić, co my chcemy zrobić. A pewnie będziemy chcieli porozwijać sobie naszą Monę, którą wpakujemy zaraz w naszej kolejeczki. Dobra, zlevelapujmy ją na szybko. Mona to jest ta postać, co tak strasznie stęka? Już słyszę, że tak. Dobra, wiecie co, może trochę poeksplorujemy, żeby zdobyć trochę książeczek do levelowania. To moglibyśmy się udać gdzieś, gdzie nie byłem. Ach, dobra, dziękuję, dziękuję, już zmieniam. Faktycznie, bo ja nie wiedziałem, w co będę grał na początku dzisiejszego streamka. Genshin.
Genshin Impact. Levelujemy waifu. Dobra. Nie, to Lisa była, o dobra, no to spoko w takim razie. Nie mam jeszcze 40, to sobie bossa nie zrobimy. Trochę będzie lipa z tym levelowaniem teraz mony, coś czuję. Tak, no wizualnie podobieństwo do Zeldy jest ogromne. Polećmy gdzieś, gdzie nie byliśmy, poróbmy sobie jakieś skrzynki. Tylko ja będę musiał zaraz zmienić moje party, wiecie? Bo zabrałem się za tego Ventiego. I coś czuję, że to nie będzie stały element mojego party. Wszyscy się tak zachwycają Venti, o super S-tier i w ogóle. A nie wiem, może da się go później jakoś super fajnie rozwinąć, ale na etapie, na którym jestem teraz, to raz, że to jest dla mnie kosztowne pakowanie w tego typa, a dwa, że w walce to jest papier i nic nie robi, nie? On jest super fajny do eksploracji. Jest faktycznie super fajny do eksploracji, bo mogę sobie... Czekaj, gdzie my idziemy właściwie? Wybierzmy sobie jakiś cel. Tam jest jakaś skrzynka, dobra. Mogę sobie zrobić coś takiego. I wybija mnie do góry. Do eksploracji to jest fantastyczna rzecz. I faktycznie da się klaskać, nie? Ale... tu jest filar, więc gdzieś tu duszka musimy znaleźć niebieskiego. Tu nie ma. I wiem, że masa ludzi skrytykuje w ogóle, ale mi autentycznie najlepszego DPS-a się po prostu robiło zwykłym wiatrowym travelerem. Więc pozmieniajmy sobie tak. Tu dajemy travelera. Tu dajmy na razie tego Ventiego, żeby on faktycznie był przydatny do eksploracji. Ale będziemy sobie walczyć głównie tym, no i oczywiście baśką się leczyć. Kupiłem jednego Wisha i Mona, no co ty gadasz? Magda. Dobra, tam jest jakaś skrzynka. Tylko tego duszka bym chciał znaleźć, on tu musi być gdzieś w okolicy. Zobaczmy w ogóle, czy ja mam coś do wydania w statule, bo możliwe, że ja noszę ze sobą jakieś odłamki. Otóż 19. Brawo, Kamil. Brawo. No co ty gadasz, Noctef? To jejku, to czekaj, musimy fachowe szkolenie zrobić w takim razie. Wchodzimy sobie do sklepu i jak już sobie wydasz to wszystko, co sobie powydawałeś, to wbijasz do... tutaj. I wchodzisz w tą kategorię. Bo tej waluty będziesz miał całkiem sporo i tu też będziesz miał do kupienia 5 takich i 5 takich. I warto to sobie zrobić, nie? I to też, to właśnie te kulki to są dosłownie wisze. I tej waluty, ona jest za duplikaty z tego, co ja rozumiem, tylko i wyłącznie. Mam już 22 i chcę sobie na Razora wyzbierać. Fajnie by go było odblokować w ten sposób. Co jest jeszcze takiego ważnego? Battle Passa odblokowujesz na 20 poziomie. To tu też możesz troszkę fajnych rzeczy wbijać. Naprawdę, ja kompletnie nie czuję jakby żadnej potrzeby płacenia w tej grze i tak wszystkiego jest całkiem dużo, a ja nie gram jakoś super... super często, znaczy... trochę gram! Ale nie jakoś super mocno. Dobra, gdzie ja znajdę tego gościa? Kto tam subuje? Zaraz zobaczymy. Malix, dzień dobry, dzień dobry! Witam, witam. Zaraz przeczytam, co napisałeś.
Destination Armageddon. Dziękuję ślicznie za subika, witam w gronie. Witam. Gdzie ja widziałem tam tą skrzynkę? Ja strasznie dziwnie gram, jak z wami gadam, coś... Nie potrafię się w ogóle skupić na celu, nie? Tu coś myślę, tu coś mówię, tu chcę coś pokazywać, wyrzuca mnie z wątku całkowicie. Tu spadam i prawie się zabijam. Dawaj, Baśka, życie. Odbieranie nagród za chaptery, tak, oczywiście. Czyli za ten handbook tutaj. Polecam to wbijać na maksa. U mnie teraz troszeczkę zwolniło na tym szóstym chapterze. Ale commission na przykład daily to jest coś, co powinniście robić każdego dnia dosłownie, bo za to jest bardzo dużo expa. A reszta tak naprawdę to już zależy, ile macie czasu. Ale przynajmniej te daily questy 4 warto jest zrobić. Zmieniłem Amber, teraz będę musiał czekać, aż mi się misio zregeneruje. Poświęcilibyście Baśce trochę uwagi, nie tylko dawaj życie i nara. No takie jest jej życie, ona myślę, że już się z tym całkowicie pogodziła. Dobra. Czy tu jest jakiś czwarty? Tu jest czwarty. No jeszcze odpowiadając na gdzieś tam właśnie wcześniejsze pytanie na czacie o w ogóle sens grania w tę gierkę. Wszyscy ci nasi bohaterowie mają jakieś swoje elementy. Nie wiem, ile jest łącznie tych elementów, ale jakbyśmy sobie przejrzeli, to mamy tak. Ten może mieć dwa elementy. Akurat w tej wersji ma Anemo, czyli wiatr. Wszystko tam żyje? Kotek nie. Ale szklanka przeżyła, dobrze. Szklanka 1, kotek 0. to jest pyro, czyli ogień oczywiście. To jest znowu wiatr, to jest hydro, czyli oczywiście woda. Znowu pyro, geo, czyli ziemia właściwie. Cryo, czyli lód. Hydro znowu i elektro, czyli elektro. Jest więcej tych elementów, ja wszystkich chyba nie mam. Witam, no witam, dzień dobry, witam. A to dziwne, że słychać Magdę. Czekajcie, ja spróbuję zrobić, żeby nie było. Pewnie RTX się po prostu zresetował. Przenieś, mam to na drugim ekranie ukryte. Dobra, delikatnie podbiję, może będzie lepiej teraz. No i te postacie faktycznie używają tych mocy swoimi skillami. Jak na przykład widzę takie pochodnie, to już wiem, że muszę wyjąć sobie postać, która jest właśnie ognista i rzuca mojego takiego skilla, takiego misia, który je ostrą papryczkę i zionie ogniem, chyba tam 5 razy to robi. No i podpalam te pochodnie. Jak w okolicy podpalę wszystkie, to odblokuje się dostęp do skrzynki. Taki przykład tego, co można tutaj robić, nie? Tam gdzieś chyba z tej strony była skrzynka, taka normalna z przeciwnikami. Więc zaraz ją sobie ogarniemy. No właśnie, jest jakiś typ. On jest na 37. Ja się chwilkę podleczę może. Bo u mnie jest słabo z żyćkiem. A, już mnie zauważyli. Oczywiście obrzucili mnie jakimś gównem. I walka jest naprawdę mega spoko, jak dla mnie. Ja się przy niej dobrze bawię. Dobra, i zabiłem sobie wszystkich trzech typów, dostałem dostęp do skrzynki. Można gotować, gotowanie jest całkiem słodkie. Co my tu sobie możemy zrobić? Mamy nową recepturkę. O, i nawet trofkę dostaliśmy za to. Tu nie mam proficiency, więc możemy sobie zrobić...
Nie trzeba zatrzymać to po prostu w właściwym momencie, ale wygląda to całkiem uroczo. Gotuje się zbierając takie składniki w różnych miejscach. Dobra, to wygląda bogato. Tu na pewno mamy jakieś skrzynie. Co? O, takie jeszcze chyba nie widziałem. Cześć ich, witam, dzień dobry. Gram na playaku, wiesz? Zacząłem grać na playaku, bo stwierdziłem, że może fajnie będzie sobie powbijać trofki, a później się połapałem, że nie ma przenoszenia jak gdyby profilu, nie? No ale trudno, już teraz nic z tym nie zrobię. No i tu znowu mamy te pochodnie. A to musimy w takim razie przerobić sobie party, żebyśmy mieli Amber, bo Amber jest łuczniczką, przy okazji odbierzemy sobie trofkę. Za trofki też są te wszystkie właśnie punkcioszki do przywoływania. Jakie mam odczucia co do gry, czy bym ją polecił? Poleciłbym spróbować, skoro jest darmowa. Naprawdę warto moim zdaniem przynajmniej dać jej szansę. Natomiast odradziłbym ją tylko i wyłącznie w jednej sytuacji. W sytuacji, kiedy ktoś czuje, że jest podatny na wszystkie mechanizmy wysysające z ludzi kasę. Jeśli nie jesteś na coś takiego podatny, to po prostu nie będziesz tych rzeczy kupował i będziesz się naprawdę moim zdaniem fajnie w tej gierce bawił. Natomiast jeśli ktoś ma problemy z... Jeśli ktoś ma doświadczenie na przykład z gierkami mobilnymi i wie, że jeśli pojawiały się jakieś takie ułatwiacze, czy jeśli były elementy kolekcjonerskie i to wywoływało w nim potrzebę dokonania spontanicznego zakupu, to może warto się wstrzymać wtedy, nie? Tak bym to widział właściwie. To gdzie masz unik? Na R1, tak. I całkiem dobrze mi się tego uniku używa na R1. Jestem do niego bardzo przyzwyczajony w tej formie. Dobła. Miałem party zmienić. Mieliśmy Amber wziąć. Co, Destiny wywołuje w tobie takie uczucia, Cyber? Gdzieś tu jeszcze coś widziałem. Dobra, tam na górze się odpalili chłopaki. Tu nie. Tu gdzieś? Tu jest jedno ukryte. To jest trzecie, a zwykle są przynajmniej cztery. Solowanie na napadzie jest dramatyczne, nie ukrywam. Dobra, weźmy się na górę. Będziemy widzieć, co się dzieje. Tu typy pilnują skrzynki. Czy oni strzelają? Oni strzelają i to mocno. O, widzę. Tu jest. Jezu, widzicie jak się celuje, nie? Jest dramatycznie. Dobra, tylko że my Geo i tak nie mamy. Nie mamy. Nie mamy nikogo Geo, nie? Aktualnie w party. Aha, dobra, mamy tą, co jest do tankowania, ale jest na misji, więc nam nie pomoże. Noel, dokładnie. Ej, znowu mi odłączyło neta, no co jest, jestem po kablu. Nie powinno mi wyłączać neta.
do Paimona. No cóż, jeszcze nie próbowałem. Trzymam na kryzysową godzinę głodu. Strzałki pod puzzlem pokazują, gdzie są pochodnie, naprawdę? O. Faktycznie, słyszałem chyba o tym na jakimś streamie kiedyś, ale nie zwróciłem sam nigdy uwagi. W sensie na tym takim okrągłym czymś na samym dole, tak? Mam nadzieję, słuchajcie, że nie będzie problemu z tym netem. Bo jak mam się tak wylogowywać co 10 minut, to będzie lipa. A wy właściwie jak tam? Sprawdźmy sobie, kto ma najwyższy level. Proszę się pochwalić ładnie. Wiem, że Brudasz chyba ma już 30 wbitą. Trzydzieści 37! Hops, ale pocisnąłeś w takim razie. Dobra, lekko się musimy podleczyć, bo ja tutaj obrywałem po wszystkim, co miałem. Właściwie ją sobie zboostujemy. Dobra, idziemy w to. Podejdziesz? Tu jesteś, dobra. Berwał. W ogóle bardzo późno się kopnąłem, że ten atak mogę charge'ować. Strasznie długo myślałem, że to jest po prostu takie jedno puszczenie i to jest wszystko. Trzydziesty trzeci, też ładnie. Tego chyba do czegoś potrzebowałem. No właśnie, tego wcześniej nie miałem. Ja bardzo rzadko mam okazję bić się z tymi ludzkimi bohaterami. Ogólnie na razie eksploracji mało się bawiłem. Póki co robię te dailysy, spalam tą naszą energię i... I czasem robię sobie jakiegoś questa, nie? Robię te główne questy, a jak mam jeszcze dodatkowo więcej czasu, to robię te poboczne. Cześć, Freksu. Jak dla mnie między 20 a 20... dobra, właściwie między tak właśnie 22 a 25 się naprawdę spoko leveluje. Jest co robić. Dobra, tu trzeba te kulki pozbijać 3 i powinna nam się pokazać skrzynia. Jest celowanie na padzie, to jest naprawdę dramat. Dlatego nie chcę Ventim grać, nie? Bo Venti jest łucznikiem. Dobra, musimy sobie, słuchajcie, wybrać jakiś cel do zrobienia dzisiaj. Może sobie zrobimy po prostu jakiegoś questa. Tak chyba będzie najlepiej. Anemokulusy to są te do levelowania statu, tak? Mi się tak tego nie chce robić. Czasami po prostu widzę, że będę musiał zmieniać party. Dobra, wrócę tu kiedyś, nie? Zostawiam to i cisnę dalej. Dobra, co my tu możemy sobie zrobić? 350 może być. Ja klaszczę. To jest w mieście. No ja wiem, że u mnie te kiedyś tu wrócę też nie podziała. No nie ukrywajmy, że nic dobrego z tego nie wyjdzie.
trochę się zniechęciłem faktem, że mogłem sobie od samego początku odznaczać te rzeczy na minimapce. Znaczy na tej mapce takiej, wiecie, customowej gdzieś tam w przeglądarce. I miałbym względny porządek, wiedziałbym na jakim etapie z tym wszystkim jestem, do czego muszę wrócić, a nie robiłem tego od początku i tam już jest taki burdel pół na pół, więc trochę mi się nie chce. Szczególnie, że podobno żadnych fajerwerek nie ma, jak się zbierze tych wszystkich rzeczy 131. Ad Astra Abyssosk. Welcome to the Adventurers Guild. Ad Astra Abyssosk. Też się przyznaję bez bicia, że wszystkie takie poboczne questy w dużej mierze skipuję. Rzadko jak gdyby je czytam. Za to wszystkie główne właściwie śledzę na bieżąco, bo no jest voiceover, nie? Także fajnie się tego słucha. Autentycznie nie spodziewałem się, że w takiej gierce może mi się fabuła spodobać, ale naprawdę jest spoko. No, dokładnie. Ja czuję, że u mnie zbierze się to samo, nie? To znaczy, i tak będę musiał wszystkie lokacje prześledzić z jakąś mapką i po prostu już wtedy sobie odznaczę, w których byłem, a w których nie. Ale póki co odciągam to jak najdalej w przyszłość. O, 9 level jednej kaplicy Geo jest potrzebny do ruin. To nie wiedziałem nawet. Plus jest taki, że jak już się zbierze tego naprawdę dużo, to znaczy jak się wbije 9 level, to od aktualizacji 1.1, która ma być na początku listopada, już się będą pokazywać te brakujące na mapie. Także jak ktoś tam zostawi dosłownie 2-3 sztuki, to nie będzie dramatu, że musi lecieć przez wszystko, tylko będzie mógł sobie faktycznie na mapce to sprawdzić, nie? Tapsel, no możesz pewnie, czemu nie? Dobra, co my mamy robić? No, takie moje śledzenie questów z uwagą, nie? Dobra, to jest niedaleko, ale... Tu się tepniemy, z górki sobie zlecimy. Co to za chińskie bajki, nie wstyd ci? Och, cześć buraczku. No nie ma pistoletów, nie ma głośnych wystrzałów. Wiem, że to nie to czegoś, czego oczekiwałeś. Może jeszcze przyjdzie taki czas. Tak, absolutnie. No właśnie o tym gadamy, że tak czy siak będzie kiedyś do tego trzeba wrócić, nie? Trzeba będzie to wszystko odklikać. Oczekiwałeś Minecrafta na rocznicę? W sumie to nie wiem, czego się spodziewałeś po mnie. Zresztą czekaj, czy ty w jakiegoś Iona przypadkiem nie upałeś jak porąbany? Tak sobie teraz o tym myśląc? On chyba jakiegoś challenge'a miał, słuchajcie, do zrobienia. Aż mi się nie chce na samą myśl. Dobra. Sysko. Okej, on się w chowanego chce bawić i chowa się gdzieś za jakimś kamieniem, tylko nie mam bladego pojęcia, czy my go znajdziemy. Dobra. To jest limitowane czasowo. Kamera teoretycznie mi pokazuje gdzieś tu na górę. Idźmy szukać jakiegoś kamienia. O, tu jest, mam cię typie. Dobra, to było łatwiejsze niż myślałem. Aha, czyli kolejna runda. Za czym się ten typ mógł schować? Za drzewem... Tu jest za drzewem. Stary, jesteś grubszy od tego drzewa. To nie miało jak gdyby szans.
trochę duża ta mapka, no jest spora, nie ukrywam, ale bardzo fajnie się eksploruje, bo to jest masa takich drobnych rzeczy do zrobienia. Więc jak, jeśli komuś się w ogóle ta formuła otwierania skrzynek podoba, to no, będzie miał co robić na wiele, wiele godzin. Dobra, coś się wydarzyło oczywiście. Co? Coś się skiepściło chyba, co? Coś się totalnie skiepściło. On mówił o jakimś domku, gdzieś tam, coś tam. Gdzie to jest jakiś dom? Kamera mi się nie odwraca. Co się dzieje z czasem? Nie rozumiem. Odpalam konsolę i zaraz zaczynam pobierać. No i prawidłowo. Sprawdź sobie, może naprawdę ci się spodoba, nie? Jest możliwe. Aha, bo to jest 10 sekund. Co? Jak ja mam w 10 sekund dobiec gdziekolwiek? Jak mi się już stamina skończyła. Dobra, może to jest wykonalne, ale to jest też podejrzane. I teraz w ogóle... co? On tu jest. Rozwalił się ten quest doszczętnie. Mam nadzieję, że mi go zaliczy mimo wszystko. Ja bym się schował za tym drzewem, gdybym był nim. Ale on się tu nie schował. Gdzieś na górze? Wlazł na skałkę? Jest na dachu? Nie. Czy wydałem już na to kasę? Tak, kupiłem taką przepustkę za 20 zł, która codziennie daje ci po ileś tam waluty. Dwie dyszki to nie jest dużo, a uznałem, że skoro gram, to czemu nie? Gdzie on może być? Tu jest na dole, dobra, mamy typa. Nie, właśnie Battle Passa nie, bo Battle Pass ma też dwa poziomy, jest i darmowy, i płatny, a to, o czym mówię, to jest taki jak gdyby... taki sposób dostawania tej waluty po trochu codziennie przez 30 dni. To właściwie wszystko. Battle Pass to jest coś innego. Battle Pass kosztuje ten płatny 4 dychy, ale tak mu się przyglądałem i stwierdziłem, że w ogóle to chyba nie chcę. Że jest bez sensu. Jakby zrobili go jakoś, nie wiem, z kosmetyką, z ciekawszymi rzeczami, może bym rozważył taki zakup, ale... ale w tym wariancie nie. Dobra, questik zrobiony, expy przyznane. Dobicie do tej 30 czuję będzie całkiem problematyczne. Ale na 29 mi się odblokuje kolejny quest główny. Dobra, cyk duszek. Jeszcze drugiego musielibyśmy znaleźć, a drugi pewnie jest gdzieś tam na górze, obstawiam. Nie, to jest za daleko. Trochę źle oceniłem. Gdzie może być drugi duszek? Tu na górce pewnie. Nope. A, tu jest. I tu przy chłopakach.
Jezu, jak to jest piękne. Trochę nad kamerą jest momentami trudno zapanować, kiedy jesteśmy na takim zboczu jak teraz. Ale dramatu nie ma. Au. Nudny jest twoim zdaniem angielski voiceover? O, ciekawe, mi się bardzo podoba. Dobrze mi się go słucha, naprawdę. Dobra, jest jakiś challenge na górce. Jest też wiatraczek, o, to sobie pewnie wzlecimy do tego czegoś. To jeszcze może się wychilujmy do końca. Pokaż żniwiarza, ale zarąbisty. Mega. Kosa trochę króciutka, ale to po tego, żeby motka nie, się pasowała, jasne. Mogę wam zresztą pokazać tego Battle Passa, zobaczcie sobie co tu jest. To są takie podstawowe rzeczy, nie? To na górze to są karteczki do levelowania bohaterów, to jest do levelowania przedmiotów, to jest kasa potrzebna do wszystkiego. Znowu level bohatera, znowu level przedmiotu i tak w kółko, nie? I na 10 dostajemy jednego Wisha i potem znowu jest to samo i potem znowu dostajemy Wisha i potem znowu jest to samo i tak w kółko. Tu właściwie nie ma nic, do czego warto by było dążyć, nie? A na tym płatnym to jest oczywiście ten niżej, to są jakieś powiedzmy rzeczy, to na 30 jest chyba spoko, bo to są jedne z tych przedmiotów, chyba można sobie w ogóle wybrać co by się chciało, ja bym bardzo na przykład chciał coś takiego dla Xiao, ale jak gdyby no nie jest to dla mnie warte 4 dychy, to na pewno nie. Dobra, zobaczmy co tu się dzieje. A, bo ja mam to zniszczyć w odpowiednim czasie. A, Jezu, no celowanie tutaj będzie dramatyczne. Ale zdążymy. O ile to nie jest zasłonięte. Nie jest. Dobra, challenge'ik zaliczony. Skrzyneczka odblokowana. I za takie skrzynki, jak widzicie, też dostajemy po dwie te waluty. Zebrałem, pięknie. Co tam w ogóle jest na górze? Czy ja tam byłem kiedyś? Bo ja tam chyba nie byłem, to może się przejdziemy. Pokażcie mi to na mapie. To jest ta góra. Coś tam fajnego musi być, nie? W ogóle mega jest to, że faktycznie widać praktycznie całą mapę, nie? I tam są różne fajne rzeczy, do których faktycznie się chodzi. I to też nie jest tak, że to jest wszystko, co ta gra ma do zaoferowania, bo będą dodawać stopniowo coraz więcej. Już mają dużo rzeczy zapowiedzianych faktycznie. Celowanie jest toporne, ale się idzie przyzwyczaić. Nie twierdzę, że nie. Ale do wszystkiego się można przyzwyczaić, niestety. Więc nie wiem, czy to jest rekomendacja. Raczej nie jest. Dobra, jak wysoko my tam mamy do wejścia? Wysoko, to nie skaczemy. To się wdrapujemy. No, w ten sposób znacznie oszczędzamy staminę. Celowanie w walce z Storm Terrorem było odrażające. Masz na myśli to, jak się za nim leci i się w niego strzela? No, faktycznie chyba nie było to najfajniejsze, z tego co pamiętam.
O kurde, ja mam jeszcze całkiem sporo do przejścia. Po lataniu na platformówkach? Co ty gadasz? Przecież właściwie nie ma żadnego celowania. Przynajmniej ja nie używałem żadnego łuku. Dobra, tu jest coś takiego. A, kolejny. Dobra. I skrzynka złota. Się rozglądam. Tam byłem. Jakiś czas... Nie, przepraszam, tam byłem? Nie, tam nie. A może to było tam? Bo to jest za małe. Byłem na jakimś takim super wysokim punkcie. Wydaje mi się, że to mogło być właśnie tamto w chmurach. Dobra, wybierzmy sobie jakiś quest, bo ja tak będę latał bez celu, a to bez sensu. Gdzie to jest? To jest daleko. A my tu jeszcze mamy coś do zrobienia. Nie masz ograniczonego miejsca. Możesz śmieci zbierać ile chcesz. I powiem ci, że gdyby ograniczyli ekwipunek, to podejrzewam, że mógłbym nie chcieć w to grać. Czy można mieć peta w tej grze? No masz właściwie peta. A to takie małe, latające coś, irytujące. To można uznać za peta. Się Paimon chyba nazywa? Ja nie przykładam uwagi do takich nazw w gierkach zwykle. Jean will be upset if she catches us lazing around like this. Czy miałem tu spaść tylko i wyłącznie po to, żeby teraz wjechać na górę? Nie, na szczęście chyba nie. Dzięki, Windo. Nie, słuchaj, nie ma problemu. Poczekamy. Teraz ta muzyczka z windy by się przydała. Paimon w japońskim dubbingu jest jak szpilki w uszach i dobrze wam! Dobrze wam wybierający japoński voiceover. Gdzie by boczka widziałaś? Na ekranie? O, to ja nie widziałem. Ups. Problemem jest trochę z takimi standardowymi NPC-ami, bo większość z nich wygląda identycznie, nie? I od nich odróżniają tylko i wyłącznie fryzurą, wąsem i brodą. I to przy postaciach męskich, no widzicie, to jest jedno i to samo, nie? I kolorem włosów, dobra, i kolorem włosów. I nie da się pogłaskać pieska. Nawet kotkę nie można pogłaskać, co już jest w ogóle dramatem. No ale wygląda to uroczo, animacje są super, naprawdę. Dobra. No ta lista questów bardzo szybko mi ubożeje. To są same setki. To byłoby dużo lepsze do zrobienia. I to jest właśnie to, co sobie oznaczyliśmy, jest daleko tam. Dobra, teleporcik. Wstyd, gro! Wstyd, dokładnie. Jak tak można? No wiem, jest tutaj takie brzydkie od green screena. A co ja zrobię?
Lampa nie sięga. Damy radę z tym, nie? Cześć Multi, witam, witam, dzień dobry. A. Cześć, tu wdrapie się. Jak już ma się wszystkie checkpointy odsunięte, to jest naprawdę luz, jeśli chodzi o poruszanie się po mapie. I to nie jest tak, że mamy półgodzinne wyprawy, tylko oczywiście możemy je mieć, jeśli mamy taką ochotę. Mordo! Po co tak? Oh well. Natomiast jeśli nam się nie chce, to po prostu pakujemy się w teleport i lecimy do jakiegoś pobliskiego punktu, a potem się gdzieś wspinamy albo przebiegamy. Jest w miarę spoko. Jest też ten glider, który naprawdę pozwala fajnie sobie eksplorować teren. Czy polecam gierkę? Polecam spróbować, bo to nie będzie gierka dla każdego. Natomiast może się okazać, że jest to gierka dla ciebie. Więc daj jej szansę. Nic cię to nie kosztuje. Czy ja na tym czymś będę mógł stanąć? Nie, naprawdę. Stamina mi się skończy. Chodź kabelku, chodź tutaj. Chodź, dobra. Zaraz podłączymy pada. Dobra, tu się zregenerujemy. Trochę ci się przyjadło, bo w betę grałeś. No, to zrozumiałem w takim razie. Beta chyba trwała ponad pół roku, nie? Tak, ja w ogóle nie wiedziałem o tej grze wcześniej, przed premierą, taką normalną. Nie wiedziałem, że jest jakaś beta. Ale jak tak mniej więcej próbuję na osi czasu umiejscowić rzeczy, które słyszałem od innych, to wydaje mi się, że ponad pół roku trwała. Dobra, już możemy doskoczyć po prostu. I gdzie my idziemy? Tam gdzieś. No tylko bez sensu, że się wspinałem aż tak wysoko, ale to nic. Nie tracisz staminy, jak nic nie robisz? A, no to spoko. Cześć Mati, witam, witam, dzień dobry. A, ja tu byłem chyba kiedyś. A, co myślę o ostatnim case'ie za RG Unknown 9? Powiem ci, że... Fajny, nawet to katalogowanie mi się podobało. Było to proste. Cały czas to idzie w kierunku, którego nie do końca oczekiwałem. Mianowicie, że jest to wszystko takie turbo przystępne, że autentycznie każdy bez żadnego doświadczenia jest w stanie sobie takiego case'a zrobić, jeśli poświęci na to chwilkę czasu, nie? I się spróbuje z tym jakoś oswoić. Cały czas mam nadzieję, że to się rozwinie w kierunku takich bardziej zadań dla całej społeczności, że wszyscy będą musieli być zaangażowani, poświęcić na to wiele godzin i dopiero dzięki takim działaniom uda się coś sensownego wyciągnąć, ale czas pokaże. A, bo to jest daleko. To czemu idę? Mam wrócić tam na górę. Ale zobaczmy, czy czegoś tu przypadkiem nie ma. Jest skrzynia na przykład. Czy coś wyskoczy? Coś wyskoczy. Zaraz, bo tu się bija, oni śpiewać każą. Destination Armageddon. Uuuu.
Dzięki wielkie, pan Listwa. Dziękuję ślicznie za subika. Ranie się Japonią to wiadomo co, a manga i anime to wiadomo co. No cóż. Ja się z tych mangowych nigdy jakoś nie czułem. Natomiast no gierka mi się podoba, no tak samo jak w miarę mi się podobała Zelda. Też nie byłem nią jakoś tak super zachwycony, jak większość ludzi, których znam. A może tytuł. Dobra, czy ja mam to... Aha, oczywiście. Dobra. Jest tylko jeszcze jeden. No to powinno być okej. G. To jest jak z COVID-em. Można mieć i nie czuć, że masz. No to będę ostrożny. Jest bardzo mało serii, jak gdyby, anime, które gdzieś tam w życiu oglądałem i które mi się podobały. Tak potwornie mało. A dawałem temu więcej szans niż powinienem, coś czuję. Czy gram na PS4 czy na PC? Gram na PS4. Trochę żałuję, że zdecydowałem się na granie na PS4, no bo teraz nie mogę sobie na przykład współdzielić konta z aplikacją mobilną, a mógłbym sobie na przykład na tablecie odpalić, albo jak wyjdzie na Switchu, to mógłbym sobie na Switchu odpalić. A jakie tak by the way oglądałeś? Z tych, co mi się podobały, to na pewno serial Experiment Lane. I to jest faktycznie anime, które nadal wszystkim polecam, bo jest, uważam, fantastyczne. Próbowałem oglądać Tsubasa Chronicles, bo podobał mi się ten vibe jak z Jumpersów, to jest Jumpers się chyba nazywało, to był taki stary serial na RTL7. No ale finalnie strasznie się to upłaszczyło i nie byłem w stanie dalej z tego zdzierżyć. Oglądałem Full Metal Alchemist, obie serie, i tą klasyczną niemangową, i później Brotherhooda. Takie no w porządku. Przy czym stara mi się podobała bardziej. Oglądałem Elfen Lied i ta główna oś wydarzeń była fajna, ale wszystko wokół było cringe'owe. Naruto bardzo szybko odpuściłem. Naruto kompletnie nie dla mnie. Czułem się zażenowany po prostu słuchając tego, nie? Podobnie było chyba z Chibi. Monstera oglądałem, on się zapowiadał całkiem dobrze, ale zrobił się z tego tasiemiec i w końcu odpuściłem. Chociaż słyszałem, że tam seria się zamknęła jakoś całkiem sensownie, więc może kiedyś dam temu szansę. Bleacha również bardzo szybko odpuściłem, takie same miałem odczucia jak przy Naruto. Kill la Kill chyba spróbowałem obejrzeć odcinek i kompletnie nie rozumiałem, czemu ludzie to polecają. To drugie, czego nawet nie wymówię, nie wiem co to jest, w ogóle pierwszy o tym słyszę. Mówię, próbowałem kilka razy przy tych takich najbardziej popularnych seriach i wielokrotnie czułem po prostu przy tym totalne zażenowanie, więc odpuszczałem po kilku odcinkach. Jak nie dla mnie, to nie dla mnie. Dobra, bo mam jeszcze takie zadanko, które mi się nie oznacza na mapie i nie bardzo wiem, co z tym faktem zrobić. Czemu to jest zakazany tytuł? Nie się dowiem. Kiedyś ci pokażę, dobra. Mniej wiesz, lepiej śpisz, mówią prawdę. O, wow.
Czy chcę coś z żabki? No kurde, proste, że chcę coś z żabki. Co ja chcę z żabki? Pićku jest. Fajeczki mam. Cipełki. Dobła. Cipełki mogą być. I teraz potrzebuję pomocy z podjęciem decyzji może. Bo to może albo będą takie chrupeczki z chili, orzeszkami. Nie będą. A czasami są. Albo może będą takie na przykład ziemniaczki, ale że słone. Te co ostatnio były? Tak, bo one były fajne. Te to takie żółte, jak nie? Ciperki te tamte, to wezmę tamte, a jak nie będą, to te ziemniaczane. Dobła. Istwa, widzę, że bardzo dążysz do tego, żebym to wygooglował w tym momencie. Natomiast ja się nie planuję poddać i nie zrobię tego. A piciu nie? A piciu jest, bo ja brałem sok rano. O, będzie mnie quizował. Słuchajcie, będziemy odpowiadać na pytania. Dobra, jaka jest oficjalna nazwa tych ruin? No, Storm Terror Slayer na pewno jest na mapie, jest taka lokacja. Tylko nie wiem, czy to jest to, ale to chyba jest to. To jest chyba to, słuchajcie. Strange yet respectable traveler. Bo tak się do mnie zwracali. Dandelion Tides, no totalnie to. Nie no, wydaje mi się, że acting Grandmaster. Precisely, okej, okay, dobra, jest okej. Okay. Dobra, coś dostaliśmy w nagrodę. Co takiego, pokażcie. Aha, to wszystko. Dobra, to już na tej liście prawie nic nie zostało, nie? To, czego nie mogę wytrakować na mapie z jakiegoś powodu, może znajdę to gdzieś w necie. Cześć, Staker, no trochę gram. Troszkę pykam. 27 poziom. Dobra, zrobimy coś z tych po kolei. I mamy już 40, więc będziemy sobie mogli bossa jakiegoś sklepać. I pewnie sklepiemy tego krajo coś tam, bo to mi się przyda pod modę. Mona jest w ogóle spoko? Jest sens ją maksować, czy nie bardzo? Mona to jest woda? A czemu mi się ubzdurało, że to jest lód? A faktycznie woda. Bo mi płatki śniegu leciały. No właśnie, to dlaczego w takim razie? Dobra, tu się gnieżdżą dziady. Zaraz tam wbijemy.
No i takie combo ja lubię. Tak, Koszus, nawet chyba u nas był na Discordzie memik z tą Mona Lisą. Nie, Brudasz, już ubiłem w tym tygodniu. Nie wiem, kiedy to się resetuje, ale już to klepałem. Jak chciałem, chyba Barbarę sobie ulepszyć. I Oceanida nie jest aż tak tragiczna do momentu, aż się pojawią te trzy ptaki, nie? Bo to już autentycznie trzeba mieć Amber, bo ja nie wiem, czym to jeszcze innym można jakoś sensownie ściągnąć. A budować Amber, żeby ubić jednego bossa? Bez szansu. Dobra, idziemy tam. Tak, ile razy chcesz? Dobra, jeszcze jeden. Co jeszcze? A nie, jeszcze trzeba zbadać. Myślałem, że tylko ludzi pokonać. Właśnie wilka, kurde, kilka razy pokonywałem, aż w końcu mi całkowicie zniknął. Jest napisane, że się zrespawnuje za 41 godzin. Storm Terrora też już robiłem w tym tygodniu. Na razie mam tylko pierwszy poziom odblokowany na nim. Ja tu mam jeszcze dużo, widzę, rzeczy nieodkrytych. Może sobie połażę po prostu i podblokowuję różne rzeczy. Aha, bo tu się wraca z tym, z duszkiem. A duszka skąd się bierze? Tam jest duszek jakiś, może to tamten. To jest taki pogrom, jak się rzuca w ogóle tego miśka od ognia i wciąga się ich specjalem. Środkowy, to znaczy środkowy, w sensie R3 albo L3. To nie wiedziałem, ale dziękuję, to fajna uwaga w takim razie. Dobra, zbierzmy to cholerstwo. Gdzie ty jesteś? Tu. Cześć Zalewa, witam, dzień dobry. Dobra, no jesteśmy. Dawać skrzyneczkę. Ach, nigdy za dużo śmieci. Jest tu jest tyle do robienia, że ja dalej nie ogarniam do końca tej mapy, mam wrażenie. Może tu jest nadal wiele totalnie obcych lokacji. A, to pamiętam, tu byłem. Dobra, to może sobie faktycznie na tego kraju skoczymy, co? Tylko się podleczę trochę. Albo moment, zróbmy tak.
Dobra. I co do Ascenda potrzebujemy? A czy ja tego nie miałem? Gdzie to jest? Stormbearer Mountains. To lecimy tam. Albo oddamy questa jeszcze, jak już tu jesteśmy. Że od dołu listy szybciej zbierasz dropy? Co znaczy? Ze skrzynki. Aha, chyba rozumiem, że jak stoję po prostu w puli przedmiotów, to jak sobie zeskroluję do dolnego, to szybciej je zbiorę? Aha, to muszę zobaczyć, jak to działa na padzie w takim razie, bo tutaj w ogóle, żeby zmienić pozycję na tej liście, to trzeba R3 naciskać. To jest samo sobie głupie. O Jezu, jak mówi, to w sumie bym się napił. Ale nie, wytrwamy, nie zrobimy tego. Nie. Ja nie. Dobra. Stormbearer Mountains. Które to są? Na którym to oddaleniu będzie widać? Dziękuję. A, to jest gdzieś tu. Dobra. A gdzie jest mój kursor? Nie, bez jaj, gdzie jest mój kursor? O, jest. To idziemy szukać. Trzech takich potrzebujemy. No ja za oceanidą też się trochę rzuciłem zbyt szybko, moim zdaniem. Strasznie dużo tam zużyłem jedzonek, a ja właściwie jedzonek nie używam prawie wcale w grze. A tam się wytrzepałem tak z połowy mniej więcej z tego, co miałem. To jest jakiś challenge, co go nie robiłem. Dlaczego go nie robiłem? Ja tu często bywam. Aha. To wiele wyjaśnia. Trudny challenge. Czekaj, spróbuję. A, trochę za późno. A może jest jakieś przytrzymanie kwadrata na przykład, żeby w ogóle zebrać wszystko z tej puli? Będę musiał z tym poeksperymentować. Tylko żebym pamiętał, żeby to robić. Ja też nigdy nie wiem, które kwiatki są faktycznie regionalne, a to do weekly, do season passa się przydaje. Jak to u mnie wygląda w ogóle z tym season passem w tym tygodniu? 54,29. To mam wrażenie, że się nic nie ruszyło podczas dzisiejszego streamu. Że tak to wyglądało i tak to jest teraz. Ja nie chcę z nim walczyć. Daleko na północ mówisz. No to lecimy. Jesteśmy prawie na maksa na północ. To są szyszki chyba. No już docieramy do kresu mapy właściwie. Chyba, że to tu na dole? Kto tam subuje? Drognanu? O! Miło pan Drognan, dziękuję ślicznie.
Destination Armageddon. Dziękuję pan Drognan ślicznie za 3 miesiąc w gronie subskrybentów. Witam ponownie. Dziękuję, dziękuję. Whip. No jesteśmy już właściwie na granicy, a to miały być góry. Coś mi tu nie pasi. Siemson Ziomson. O, to jest chyba to. To jest totalnie to i to 4 sztuki od razu. Ładnie, a nie wiem ile potrzebuję. Tu jest krzaczek, nie, to jest grzybek. Teraz mnie wywali, bo jestem za blisko krawędzi mapy. Nowa fryzura? Nie, po prostu zarośnięty jestem. Nie mam się kiedy wybrać do fryzjera. Co level up? Zaraz, co? Czy ja lisę wrzuciłem na 20 level i wy nic nie powiedzieliście? No to nieźle. To nieźle. No właśnie, tu mamy coś zupełnie innego. To sobie kupimy w sklepiku na szybko. A to sobie zbierzemy w mieście. To wszystko? Bo tego mam. Idziemy szukać grzybów na budynkach w mieście. No dokładnie, Fraksu, nie znasz tego stanu? Ja już jakieś wygibasy robię, żeby zbierać te karty do expa. No i właśnie, to jest problem, jak się leveluje zbyt wiele, kurczę, naraz. Jakbym wiedział, co ja będę miał w tym moim zestawieniu bohaterów, to byłoby super, wszystko fajnie. Ale nie wiem. Dobra, najczęściej one są na wiatrakach. I tu chyba był taki fajny wiatrak zaraz gdzieś. A może nie. A może jest, bo tu jest... Nie, to nie jest to. Ale już tu widzę jednego grzyba. Jest nad wejściem głównym. I jest kolejny. Ech, jest całkiem sporo. Dobra. Chyba nie potrzeba PS Plusa. Generalnie free to play na PS4 nie wymagają chyba PS Plusa. Nie daję gwarancji, ale tak mi się wydaje. Dobra. Możemy sobie ją zasendować teraz. Gdzie ona jest? Bo ona mi znowu gdzieś przeskoczyła. Aha, bo to jest pewnie po levelu ustawione. Wszystko jasne. Tadam! No i pytanie, czy jest sens ją levelować. Kto tam requestuje? Możemy dać, że tak. Kim jest Dio? Nie znam typa. Zapraszam. Dobra, co jeszcze mogę tutaj zrobić właściwie? Czy odebrałem nagrodę za... Odebrałem, bo pokazywałem na jakimś przykładzie. To możemy sobie na szybko w takim razie... zrobić te ostatnie zadanka. Wybieranie z tej listy też jest dramatyczne. Czasem jak ci drążek odskoczył w złą stronę, to nie wybierzesz tego, co chcesz. Clean all the stains. To brzmi jak poważne zadanie dla mnie.
No, także moi drodzy, jeśli w ogóle jesteście tutaj nowi po raz pierwszy czy coś, to na naszym Discordzie, czyli discord.gg/ctsg, jest kanał na Genshina, także jak ktoś by tam sobie chciał czegoś się dowiedzieć, albo sobie z kimś pograć, na jakiegoś koopika się umówić, to serdecznie zapraszamy. Szczególnie, że tak jak mówię, od wersji 1.1, która będzie za jakieś 3-4 tygodnie, będą aktywności dla 8 graczy, więc wydaje mi się, że w końcu będzie sens dłubania. Zresztą przyznacie sami, że chyba fajnie jest tak sobie być w jakiejś takiej społeczności, gdzie ludziom lecą fajne rzeczy, a wy nie, i możecie sobie popłakać na przykład. To jest całkiem spoko, polecam. Cześć Dany, witam, dzień dobry. Co tam, ciebie też Genshin ściągnął? Daily Wish'e? Na czym polegają Daily Wish'e? To z maila? W ogóle jak ktoś gra na PC-cie, to mam wrażenie, że tych akcji promocyjnych i rozdawania różnych fajnych darmowych rzeczy też jest znacznie więcej. To są te plamy, nie? Jak ja mam to zetrzeć? Czym to się, wodą się to ściera? No oczywiście, że wodą. Spodoba mi się wykorzystanie tych elementów. No ale będziemy musieli poczekać po 20 sekund. A, nie musimy. Bo ona jeszcze ma pod umiejką coś, co to robi. Znaczy pod zwykłym atakiem. I tu są jeszcze jedne. Dobra. Wiatrem też, okej. Cześć Urborg, witam, dzień dobry. Nie, jakoś nie mam nic do roboty, a to spoko. To dobrze trafiłeś. Luźna giereczka dzisiaj. Dobra, rozumiem, że to zadanie też już jest wykonane, więc zostało mi dosłownie jedno trakowalne zadanie opcjonalne na liście. Oczywiście tych zadań pewnie jest gdzieś tam w świecie więcej, jakbyśmy sobie polatali, szczególnie po tych głównych lokacjach miejskich, to byśmy sobie znaleźli jeszcze kilka więcej. I może tak zrobię. Dzień dobry, bardzo podoba mi się gierka. No mi nam też się podoba, dlatego gramy. Jest przyjemna wizualnie, zresztą słuchajcie, mój kot uwielbia tę grę, nie? Wczoraj dosłownie usiadł i przez 10 minut gapił się na postać na ekranie, gdzie się tam zaczepiał łapką, gdzieś się przyglądał pod różnym kątem. Jak siedzę tam w pokoju i odpalam się za to twoje dziewczyna, nie? No tak, Magda nie lubi tej stylistyki. Jest na co zawiesić oko? No, przypodobał sobie Barbarę szczególnie, z tego co zauważyłem. Dobra, gdzie my mamy iść? To jest... A czemu ja tu... Aha, dobra, bo ja wyszedłem dopiero z domku. Jeszcze się nie tepnąłem. Wreszcie Baśka doceniona. Z questa nie lecą ci właściwie żadni bohaterowie, poza tą podstawową paczką na samym początku gry. Musisz ją dropnąć, natomiast jeśli wbijesz do 9 listopada, jeśli się nie mylę, 20 poziom Adventurera, to dostaniesz ją za darmo. Tak samo właściwie z Xiaoling, tylko że żeby ją dostać za darmo, to musisz jeszcze zrobić Spiral Abyss, to się chyba nazywa, że już nie pamiętam, czekajcie, zaraz zobaczymy. Ta lokacja na Maskriffie, co to jest? Spiral Abyss, dokładnie, to musisz zrobić na niej trzecie piętro, trzecią komnatę i wtedy dostajesz Xiaoling jeszcze. Co tu się stało właśnie? Płońcie tam, mędy, nic mnie nie obchodzi. Ha,
Dobła, dalej. No ja podejrzewam, że teraz też będę najbardziej właśnie na Dulika czekał. On jest ognisty, nie? Zdążyłem, dobra. To teraz przyciąganko. Jak to ora, to jest masakra. Dobła. Czy ja coś tu jeszcze mam zrobić? Aha, jeszcze muszę ich konstrukcje chyba zniszczyć wszystkie. Dobra. Nie, Geo w ogóle mi nie siadł. Dla mnie jest tak bezużyteczny, że to jest dramat. A tak zupełnie szczerze, tak jak właśnie mam Shaling, rzucającą tego miśka i potem właśnie zaczynam orać zwykłym travelerem, to dla mnie nic więcej do szczęścia nie trzeba, nie? Zresztą sami widzicie, jaki jest tego efekt. O, dobra. To nie był najlepszy moment na robienie takich komentarzy. A, bo ja nie zmieniłem. Się dziwię, czemu nie rzucam umiejętności. Dobra. Gdzie my wracamy do miasta chyba? To się tepnę po prostu. Nie, powtórki są spoko. Bo za powtórki sobie rozwijacie konstelacje, nie? Co też jest całkiem okej. Zresztą ja chyba mam na kolejne role, więc sobie zaraz możemy porobić. Stójże! Dobra, i niestety mamy wszystkie teraz trackowalne misje zrobione już właściwie. Jak to wygląda? No, mamy. Czyli co, ja już teraz pakuję wszystko w tego Wisha, nie? Bo jaki byłby sens robienia tego? Tak z ciekawości. Chyba zerowy. Bo to jest inna pula niż ta, nie? Jest 20% tańsze, ale ci to samo, tylko że muszę zebrać do 8. Czyli tu faktycznie jest sens zbierania. Właściwie nie ma innej opcji. Trzeba zbierać. Myślę, że mimo wszystko będę sobie to wykorzystywał, wiecie? Niebieski, czyli śmieć. Moglibyśmy sobie kryształki poprzerabiać, bo dawno tego nie robiłem. Wkurza mnie też strasznie, że nie mogę po prostu nacisnąć i przytrzymać R2, żeby mi się więcej tego zrobiło, tylko muszę to napieprzeć jak debil, nie? Tak, no bo nie ma maksymalizowania żadnego z tego, co widzę. Nie ma maksa, no. Dobra, kolejka zapełniona, to się będzie gdzieś tam sobie robić w swoim czasie.
Zostawmy to. Kwiatki. Nie chcę z tobą gadać. Chcę kwiatki. A, je można tylko dotknąć? Bez sensu. Cześć, majster. Siema, siema. Dobra, to ja bym zrobił tak. Bujniemy się do któregoś z tych południowych miast i poszukamy sobie jakichś pobocznych rzeczy. Chyba, że tego kraju w końcu byśmy machnęli. Ja i tak muszę punkty wydać. To idźmy się pobić. Mieliśmy to zrobić wcześniej i tak. W sumie tak sobie myślę, ja odpalałem się jakoś ostatnio szczególnie ze streamami, mimo że w gierkę grałem. Może jak wam się ten Genshin podoba, to ja właściwie mogę po prostu moje granie ze streamami połączyć w takim razie. Może będę troszkę częściej zaglądał. Dobra. I tak nie będzie problematyczne. Tu wystarczy mieć Amber i po prostu wszystko jest G. Także ten. Super. Ja w ogóle nie mam tego pojęcia, jak się przed tym uchronić. Zdążysz? Nie zdążysz. Dobra. Czy to już się otworzyło gdzieś? Bo teraz się powinien otworzyć kwiatek po prostu. Chyba. A, jest kwiatek, okej. Dobra, zdążyliśmy. Dobra. Ło, wow, jak ja oberwałem w ogóle. To trochę schilujmy sobie naszego. O, O, se pochilowaliśmy. Dobra. Jakim cudem to przeskoczyłem. No i kończymy. Crescent Pike? To jest, rozumiem, broń jakaś, tak? A jesteś w stanie mi wyjaśnić, jak to w miarę skutecznie i szybko i łatwo zrobić? Bo przyznam szczerze, jeśli chodzi o craftowanie broni, to wiem, że można gdzieś tam formy dorwać i potem coś z nimi zrobić, ale moja wiedza w tym zakresie jest bardzo ograniczona. Będę wdzięczny za taką podpowiedź. Dobra, jak my stoimy jeszcze z tą staminką? 8. No to nie podziałamy zbyt dużo. No tu też się nie ruszyło szczególnie. No niestety jutro ostatnia chwila, żeby to zrobić.
O, te elitki jeszcze sobie zrobię, ale cała reszta może być problematyczna. Kowala, masz fioletowe bronie, wybierasz, która ci... Okej. Lecimy i sprawdzamy, szczególnie, że do Kowala i tak muszę skoczyć. Jeśli chcesz ulepszyć monę, powinieneś robić oceanie. Oceanidę. Brudasz. To teraz pytanie, czy ja chcę robić oceanidę. Może w takim razie oleję monę, tylko i wyłącznie po to, żeby oceanidy nie ogarniać. Autentycznie. Ja pytałem, ale w sumie nie doczytałem, czy wy coś odpowiedzieliście. Czy tam jest jakikolwiek inny sposób na pozbycie się tych pieprzonych ptaków w tym ostatnim stage'u, poza nawalaniem Amber? Dobra, najpierw zbierzmy te fanty. Aha, to można na wybiórczo, okej. Okay. To chcę z nim pewnie pogadać i chcę zobaczyć, co ma do sprzedaży. No i co, on ma jakieś gunwa dwugwiazdkowe. U Kowala masz fioletowe bronie, wybierasz, którą ci się tam podoba. Nie tu? A gdzie? Tam, gdzie kraftujesz kamyki. Aha, okej. Okay. A, nie, czyli tu. Tylko, że w tej pierwszej opcji. I'd like to make something. A, czyli łuk mógłbym zrobić, a ja potrzebuję... Dobra, a taką formę to gdzie ja dostanę? Bo ja bym chciał którejś z tych dwóch rzeczy. O, i to jest zresztą chyba to, co ty mi sugerowałeś. Dokładnie, to jest to. To gdzie taką formę dorwę? Czekaj, czy ja, jak mogę wejść w item details? Nie mogę. Formy są w sklepie w diamenciku. To zobaczmy, ile mnie to by kosztowało. Ale to jest tylko mieczyk. Jak często się zmienia lista przedmiotów tutaj? To jest codziennie, co tydzień? W drugim mieście jeszcze masz. Z tygodniowego bossa wilka smoka możesz kupić jeden u jednego z NPC-ów. Dobra, to lecimy do południowego miasta. O, a tego nie miałem wcześniej na mapie, to mi się pojawiło dopiero. No to warto wiedzieć, to może sobie dzisiaj wieczorkiem zrobię, jak mi się mana zregeneruje. To zobaczmy, co jest w drugim mieście. Znając moje szczęście, nic, czego potrzebuję. Faktycznie na... Sialink, latam dalej z trzygwiazdkówką, nie? Także tam jestem świadom tego, że troszkę trzeba to podkręcić. Itemów na regenerację many? Ja myślałem, że to się tylko walutą robi, tą co jest do wishów. Zaraz zobaczymy. Jesteście pewni, że gemowy sklep nigdy się nie odnawia? Bo tam jest informacja o tym, że możesz kupić ileś tam jeszcze w danym miesiącu, co jak dla mnie trochę sugeruje, że co miesiąc mogłyby się zmieniać. Gdzie tu jest ta od diamenciku? Zobaczmy. A, tutaj, okej. Okay. A, to jest tutaj. Już się wystraszyłem. Okej, okay, let's see. O, no i pięknie. No i dobra, to bierzemy, co? Tylko będą się teraz sobie surowców natrzaskać.
Nie pamiętam, co tam było z tych surowców. Wiem, dlatego jakoś szczególnie nie awansowałem. Tam dobiłem do 20 i nie tykałem więcej. Po 50 kryształów i white iron. To dużo. To dużo. Są... ktoś u nas na Discordzie... To ja wrzucałem! To ja wrzucałem routy do zbierania wykopalisk wszelkich. Także w sumie sobie sam z nich skorzystam. Się upewnię, jak już tu jestem. Nie to, mordo. Dobra. I po co ja to teraz oddałem? Mógłbym mieć sobie fajne rzeczy. A mieć nie będę. Zanim ja zbiorę te 50 kryształów, dużo czasu minie. Podejrzewam, że te kryształy można też gdzieś kupić. Chyba, tak mi się wydaje. Ale pozbieram sobie je po prostu cierpliwie. Patrzę, dzięki. O kurde, dobra. Widzę, dużo jest tego przy przeleżu Storm Terrora, więc tam się przejdę. Pokażcie mi jedną rzecz, ale to już nie dzisiaj. Patrzę, ile czasu streamuję, 2 godzinki wybijają, więc ja się będę, słuchajcie, zbierał. Jeszcze może Kosowi podpowiemy, jak mówisz, dopiero zaczyna jakieś rady na początek. Musisz przede wszystkim opanować sobie, jak z czego się pozyskuje walutę, jak się ją wykorzystuje. Jak tylko właściwie masz na jakiegoś kolejnego wisha do wydania, to od razu wydajesz. Ja ci polecam chyba zacząć od... Właściwie nie wiem, czy to jest dobra podpowiedź. Noel bardzo szybko i łatwo dostaniesz, gdybyś chciał, ale dla mnie to jest bezużyteczna postać, więc to bym pominął. Na twoim miejscu zastanowiłbym się, czy chcesz Ventiego, czy coś po prostu z tej puli. Podejrzewam, że lepszym rozwiązaniem jest pakowanie w tę pulę. Tak mi się wydaje, chociaż pewności też nie mam. No i kupuj sobie te wishe. Jak sobie spojrzysz, trochę zasłaniam, ale to, co masz tutaj... Jak masz 160, to możesz sobie za to kupić jednego wisha z dowolnej puli. Rób sobie wszystkie questy z listy, bo to jest najszybszy sposób, żeby nabić expa. Za każdym razem, jak w górnym narożniku, to takie 9 na 120, zużywaj tą walutę. To się zużywa na takie walki, na przykład jak ta tutaj, jak to tutaj. Zużywaj tego w opór. No właśnie, nie jestem pewien, wiesz, czy z tej puli Ventiego można dropnąć Dulika. Wydaje mi się, że nie, ale nie bierz moich słów jako pewnik, bo sprawdzałem, czy gdzieś ta lista jest opisana, ale tak od strony aplikacji nie sprawdzisz. Pewnie gdzieś w necie można doczytać. No, także wracając, przede wszystkim opanuj jak gdyby wiedzę na temat tego, z czego bierze się jakie surowce i do czego się ich używa. Jak to będziesz wiedział, to już właściwie wszystko inne ci się w miarę w głowie poukłada. To czekajcie, zobaczymy. Nie to. Dobra. A, jest faktycznie pula. Aha, dobra, czyli po prostu są te 4 postaci faworyzowane w tej puli, tak? Dobra, no ale jest to w miarę sensownie rozpisane.
Jest też coś takiego, że masz co 90 wishy gwarancję, że dostaniesz 5-gwiazdkówkę, nie? Więc jak będzie ci jakoś potwornie szło, to przynajmniej wiesz, że twoje cierpienia mają jakiś kres i jest do czego zmierzać. Lepiej pulować Ventiego, bo jest limitowany i pewnie z rok na niego będzie trzeba czekać. No jeśli komuś zależy na tym aspekcie kolekcjonerskim, to pewnie tak. Ja przyznam szczerze, że mi dzisiaj ten Venti wypadł i nie jestem jakoś super nim zachwycony. To znaczy, do eksploracji jest super, bo się wystrzelisz w kosmos i sobie pozwiedzasz, co tam tylko ci się podoba. Do walki w ogóle mi nie siada, nie? Ulta ma super. Ulta ma super i ten ult mam wrażenie, że się turbo szybko regeneruje, ale nic poza tym ten typ dla mnie nie ma do zaoferowania. Tak samo jak wydropić 4-gwiazdkówkę, to następna jest gwarantowana, że to będzie Xialing, Barbara albo Fischl. No. Duplikaty też nie są straszne, słuchajcie, moim zdaniem. Właściwie tak dropnie ci coś, co jest w miarę użyteczne, a Mona jest w miarę użyteczna, co fajnie jest mieć duplikata, no bo pamiętajcie, że to wam idzie w konstelację, nie? No. Tu sobie odblokowujecie dodatkowe rzeczy za to, co wam wypada z duplikatów. Także moim zdaniem totalnie warto. Mona, my waifu. No mi dzisiaj wypadła pierwsza, jeszcze nawet jej nie miałem okazji przetestować. Na razie gdzieś tam zbieram powolutku surówkę do upgrade'owania. Ciekawe, czy mają błędy w kodzie do rolowania, tyle różnych dodatkowych reguł, jak coś tam. Jest to możliwe, natomiast wydaje mi się, że przykładają do tego naprawdę szczególną uwagę, żeby to działało. Zresztą oni mają jak gdyby te wszystkie reguły we krwi, nie? Wydaje mi się, że można im mimo wszystko ufać i polegać na nich w tej kwestii. Słuchajcie, dobra, 2 godzinki stuknęły. Ja kończę na dzisiaj streamek. Fajnie, że jest weekend i że udało się znaleźć te chwile, żeby z wami czas spędzić i pograć. Nie wiem, kiedy się... A wiem, kiedy się będę odpalał. Jutro się będziemy odpalać. Tylko, że jutro nie gramy w gierki, tylko jutro składamy modele domków drewnianych. To, co było kiedyś na streamach, tylko teraz będziemy kontynuować. Nie wiem jeszcze, o której godzinie. Podejrzewam, że tak bliżej 15. Tak bym stawiał. Damy znać jeszcze na Discordzie, jak już będziemy mniej więcej ogarnięci z rana. No. A dzisiaj z mojej strony to wszystko. Standardowo tych z was, którzy przyszli dziś tu po raz pierwszy, serdecznie witam i zachęcam do odwiedzania również mojego Discorda, czyli discord.gg/ctsg. No i do zobaczenia jutro. Buziaczki, pa, pa.